Ogłoszenia parafialne. Cześć kochani, z tej strony Freak. Dawno nie było już żadnego vloga, żadnej notki informacyjnej, tylko te gameplaye ciąga. Więc pomyślałem, że nagram takie wideo informacyjne, żeby podzielić się z wami kilkoma wiadomościami. Mianowicie, po pierwsze, z okazji 200 widzów chciałem zrobić Q&A. No, co prawda jest troszeczkę już ponad tych 200 widzów, no ale co się odleczy, to nie uciecze. Jak to mawiają. Usiądę troszeczkę wygodniej. I tak, jeśli wysyłaliście mi do tej pory jakieś pytania na priwa, to oczywiście te pytania znajdą się w wideo. Druga, więc jeśli, bo takie wiadomości dostawałem, że bo już wcześniej do Q&A ogłaszałem, więc te pytania na pewno będą brane pod uwagę, będą czytane, będę na nie odpowiadał. Druga sprawa, odpowiem też na takie kwestie, które są, o które jestem najczęściej pytany, czy to też na priwie, czy to w komentarzach na przykład. Cały czas pytacie mnie, co to jest za dziwna, żeby to było widać, co to jest za dziwna myszka jakaś. Więc na to też będą odpowiedzi już, jak już raz odpowiem na to kwestię, nie zamierzam się więcej powtarzać. Kolejna sprawa. Chcę, żebyście pisali w komentarzach pod tym filmem, tutaj na dole, tak, pytanie, jakie chcecie zadać, ponieważ kolejne Q&A będę robił dopiero za 100, 200, 300 widzów, jeszcze nie wiem. Więc jeśli macie jakieś pytania, chcecie mnie o coś zapytać, to walcie śmiało, ja się nie obrażam, możecie pytać o prawie wszystko, z naciskiem na prawie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kwestie Q&A. Sprawa numer 2. Od przyszłego tygodnia, o ile nie nastąpi apokalipsa, albo nie przyjdzie nagle z nad Bałtyku ogromna fala tsunami, zacznie się nowa seria, czyli RPGownia, o której już wcześniej mówiłem, o co chodzi. No jak się łatwo domyślić, ten program będzie o grach RPG, ale nie o tych komputerowych grach RPG, też one też są spoko, tylko o tych tradycyjnych grach RPG, o zabawie w odgrywanie roli, z których komputerowe gry RPG czerpią, na podstawie których one były tworzone. A więc tak, będę mówił, to będzie taki ogólny cykl informacyjny mający pokazać to jako zupełnie nową formę rozgrywki. Na przykład będę mówił o Neuroshimie, o różnych systemach, będę mówił o kostkach różnych i tak dalej. Po prostu postaram się przedstawić Wam możliwie w jak najszerszym spektrum tą formę rozrywki, co to jest, z czym to się je, jak to grać i dlaczego to jest aż takie fajne. Więc mam nadzieję, że Was to zainteresuje. To będą takie moje ogólne przemyślenia, takie poradniki, porady dla początkujących, jak się do tego zabrać. Będą recenzje różnych podręczników do RPG-ów, różnych systemów i tak dalej. Ale to już jakoś w przyszłym tygodniu myślę, więc jeśli jesteście zainteresowani czymś takim, to ze szczerą chęcią Was na to odcinki zapraszam. Zwłaszcza, że ja w RPG grałem już sam, będzie już 10 lat z hakiem, więc to jest kawał czasu. Wydaje mi się, że już mam chyba coś w tej kwestii do powiedzenia. Sprawa numer 3. Czemu jest ciągle Dishonored, codziennie 3 filmiki dziennie? I dlaczego nie ma vlogów, dlaczego nie ma filmoteki, dlaczego tylko te Dishonored? A więc powiem tak, jeśli mam być szczery oczywiście. Dishonored planowałem na 5 odcinków, przy 5 odcinku pomyślałem, a to nagram do końca pierwszej misji, żeby coś tam pokazać z tej gry i na tym chciałem zakończyć, ale pisaliście w komentarzach, nagrywaj dalej, to nagrywam dalej i po prostu chcę tą serię z Dishonored jak najszybciej skończyć. Nie dlatego, że ta gra jest zła albo nieciekawa w żadnym stopniu, tylko po prostu troszeczkę, za przeproszeniem, wpartoliła mi się do ramówki, więc chcę po prostu tych odcinków nawrzucać, żeby to było na kanale, po czym wrócić już do pozostałych serii, które zostały przerwane. Więc jeśli oglądaliście Prototype 2, Deponie albo inne tego rodzaju gry, to one wrócą i też myślę, że to będzie najpóźniej jakoś w przyszłym tygodniu, ponieważ tak liczę, ile odcinków już nagrałem. Jestem w tej chwili w grze na ostatniej misji. Wszystko, co jest przed ostatnią misją, jest już nagrane. Muszę to tylko zmontować, wrzucić, opublikować.
i po prostu już będziemy mieli, że tak powiem, tą serię z głowy. Znaczy, z głowy. Mi się osobiście bardzo świetnie gra z Dishonored, fajnie mi się te materiały nagrywa, no ale po prostu to nie było planowane, wyszło nagle, a chcę też jak najszybciej wrócić do Prototype 2, do The Point, do Dead Island i chcę zakończyć to Dishonored, zwłaszcza dlatego, że w listopadzie, o ile znowu nie stanie się jakaś klęska żywiołowa, ma wyjść edycja rozszerzona gry Baldur's Gate, na którą czekam, którą zapowiadałem już od jakiegoś czasu i którą mam zamiar nagrać od początku do końca, od deski do deski. To będzie taka moja seria, taka no, gra, do której mam ogromny sentyment. To był pierwszy RPG, którego ja grałem w życiu. I też on też się właśnie wywodzi na podstawie tych papierowych gier RPG, jak już mówiłem, na podstawie systemu D&D, o którym też w ramach tego, o którym też w czasie nagrywania tych gameplay z Baldur's Gate będę mówił. O tym świecie, o tych zapomnianych krainach, to w ogóle jest bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo bogate, treściowo, fabularnie, uniwersum, które aż ocieka po prostu jakimiś smaczkami, fabułami, ciekawymi lokacjami, postaciami itd., itd., itd. Więc to były te trzy ogłoszenia, z którymi chciałem się z Wami podzielić. A, jeszcze takie mini czwarte ogłoszenie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze dzisiaj wieczorem powinien się pojawić vlog odnośnie tego, czy internet zmienia ludzi, będzie to odpowiedź wideo na film użytkownika Rico.pl, którego szczerze Wam polecam. Nie wiem, jego albo nie, link do jego kanału będzie już w odpowiednim vlogu. Nie, mam nadzieję, że do 21 ten vlog powinien się pojawić. Ja zaraz pójdę jakąś kolację zjem, po czym biorę się za nagrywanie, a póki co zmontuję to, wrzucę. Więc jak mówiłem, podsumowując trzy kwestie. Q&A, piszcie pytania pod filmem. RPGownia rusza w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu też kończymy Dishonored i wracają wszystkie pozostałe serie, łącznie z gameplayami, vlogami, filmoteką i czego ja tam jeszcze na kanale nie mam. No więc to by było chyba na tyle. Więcej ogłoszeń parafialnych nie mam, a jak coś mi się przypomni, to nagram w innym odcinku. Na razie, kochani.